najczystsza armia konna Simeona Budionnego. Posuwająca się za Polakami, Armia Czerwona dotarła pod Lwów i Zamość. 4 lipca rozpoczęła się ofensywa rosyjska na Białorusi. Dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego wojska zajęły Wilno, Lidę, Grodno i Białystok. A w pierwszej połowie sierpnia siły sowieckiego frontu zachodniego rozbiły polską obronę na linii Bugu i Narwi, podchodząc pod Warszawę i Płock. 12 sierpnia wojska rosyjskie podeszły pod Radzymin, Mińsk Mazowiecki i Garwolin. Na podstawie przejętej przez polski wywiad depeszy radiowej ustalono, że dowództwo rosyjskie zamierza uderzyć 3 dywizjami na Radzymin, jedną na Okuniew i Wawer i jedną na Karczew. Rozciągnięta od Beniaminowa po Radzymin 11 Dywizja Piechoty mogła nie wytrzymać uderzenia 3 dywizji sowieckich. Do Wyszkowa był komisarze Armii Czerwonej polskiego pochodzenia Feliks Dzierżyński, Feliks Kon i Julian Marchlewski, twórcy tymczasowego Polskiego Komitetu Rewolucyjnego, Polrewkomu, który już 30 lipca w Białymstoku ogłosił przejęcie władzy w Polsce i utworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej.